Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Położony w spokojnej dzielnicy Mississauga, dom seniora Wawel Villa oferuje doskonałą, profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną, rodzinną atmosferę, łącznie z domową, polsko-kanadyjską kuchnią. Pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień życia to nie znaczy samotność. Może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom seniora Wawel Villa, Mississauga. Kiedy myślisz o Polskiej Credit Union, myślisz zapewne o jednym z naszych oddziałów. I słusznie. Ale czy wiesz, że dzięki internetowi nasza Credit Union może być praktycznie wszędzie? Wystarczy, że zalogujesz się na naszą stronę polcu.com swoim telefonem albo innym urządzeniem, a będziesz mógł korzystać z naszych usług z każdego miejsca i o każdej porze. Dlatego następnym razem, gdy będziesz planował płacić rachunki, przesłać pieniądze, wpłacić czek czy dokonać innej transakcji, pamiętaj, że możesz zrobić to szybko i wygodnie, nawet bez konieczności wychodzenia z domu. Od dziś korzystaj z naszych usług z każdego miejsca i o każdej porze, nawet ze swojej ulubionej ławeczki. Polish Credit Union. To ma sens. Witam, tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy wiesz, co się stanie z Twoim depozytem w przypadku niezamknięcia transakcji? Sytuacja nie jest jednoznaczna. Jeśli chcesz uniknąć rozczarowań, skontaktuj się z nami. Zapraszam na najnowsze wiadomości ze świata kultury, przygotowane i prezentowane przez Krzysztofa Jasińskiego. Witam Państwa niezwykle serdecznie. Mimo zamkniętych teatrów i pochmurnej aury, która od kilku tygodni dominuje w Warszawie, zacznę dzisiaj od pogodnej wiadomości. Otóż znamy już datę premiery długo wyczekiwanego serialu o legendzie polskiej piosenki, popularnej poetce Agnieszce Osieckiej. Zdjęcia do serialu Osiecka produkcji Telewizji Polskiej rozpoczęły się w lipcu zeszłego roku, jednak premiera z powodu pandemii była kilkukrotnie przekładana. Jak informuje Telewizja Polska, biografia artystki, którą wyreżyserował duet Robert Gliński i Michał Rosa, zostanie przedstawiona w 13 odcinkach, a jej tłem będą artystyczne, obyczajowe oraz polityczne realia tamtych czasów, poczynając od edukacji w komunistycznej szkole, przez studia w łódzkiej szkole filmowej, kolorowy świat studenckich teatrzyków, warszawskiego STS-u i gdańskiego Bimbomu, aż po spektakularne sukcesy oraz porażki Osieckiej, zarówno w walce z cenzurą, jak i wynikające z nietrafionych życiowych wyborów. Produkcja pokaże od kulis, nie stroniąc od wątków o charakterze komediowym, szeroką panoramę kulturalnego i towarzyskiego życia Warszawy i Polski na przestrzeni kilku dekad. A jego bohaterami, poza Osiecką, będą wybitne postacie ze świata kultury, takie jak Zbigniew Cybulski, Bogumił Kobiela, Elżbieta Czyżewska, Jeremi Przybora, Marek Chłasko i wielu innych. Scenariusz serialu napisali Maciej Karpiński i Maciej Wojtyszko na podstawie dostępnych biografii Agnieszki Osieckiej oraz poświęconych artystce materiałów archiwalnych. W rolę tytułowej bohaterki w różnych etapach jej życia wcieliły się Eliza Rycembel oraz Magdalena Popławska. W serialu zobaczymy także m.in. Piotra Żurawskiego, Marię Pakulnis, Jana Frycza, Jędrzeja Hycnara, Mikołaja Roznerskiego i Grzegorza Małeckiego. Pierwsze 4 odcinki serialu będziemy mogli obejrzeć już między 25 a 27 grudnia bieżącego roku. 5 spektakli teatralnych zmierzy się w tegorocznym konkursie Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje, który w tym roku z wiadomych względów odbędzie się online. W konkursie rywalizować będą
współczesny musical Gracjan Pan w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego z Teatru Kapitol we Wrocławiu, zrealizowana z imponującym rozmachem słynna sztuka Michaiła Bułhakowa Mistrz i Małgorzata, wystawiona w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej w reżyserii Małgorzaty Warsickiej, spektakl Jezus, opowieść o bezwarunkowej miłości i jej potędze, o sile poświęcania i zdolności przekraczania wszystkich granic w reżyserii Jędrzeja Piastowskiego, wystawiony w Teatrze Nowym w Warszawie. W ostrej kontrze do tegoż jest przedstawienie Wrocławskiego Teatru Współczesnego pod tytułem Jutro przypłynie królowa w reżyserii Piotra Łukaszczyka. Brutalna opowieść, bez żadnych upiększeń, w której zostaną obnażone najgorsze ludzkie cechy. Bierność wobec zadawanych krzywd, obojętność, brak zrozumienia, jak i ślepe dążenie za przywódcami. Konkursową piątkę zamyka sztuka Lwów nie oddamy w reżyserii Katarzyny Szyngiery z Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Spektakl o współczesnych relacjach polsko-ukraińskich, choć nawiązuje do wydarzeń historycznych, nie skupia się wyłącznie na bolesnej przeszłości. To próba pokazania relacji pomiędzy zwykłymi ludźmi, Polakami i Ukraińcami, którzy dziś w Polsce, zwłaszcza w miastach przygranicznych, żyją razem lub obok siebie. Spotykają się w zakładach pracy, na uczelniach, w wynajmowanych mieszkaniach. To próba odpowiedzi na pytania, co sądzimy o sobie nawzajem, a czego o sobie nie wiemy. Przypomnę, że reżyser najlepszego przedstawienia zdobędzie nagrodę główną Laur Konrada. Wszystkie spektakle konkursowe, które zostały specjalnie zrealizowane na potrzeby festiwalu, będzie można obejrzeć za darmo przez internet na stronie festiwalu. Jedna z najbardziej popularnych jazzowych wokalistek na świecie, Diana Krall, nagrała nowy interesujący album zatytułowany This Dream of You. Kanadyjska wokalistka sięgnęła do swoich nagrań dokonanych w latach 2016-2017 wspólnie z jej długoletnim producentem i przyjacielem Tomim Lipumą, który zmarł 3 lata temu. Lipuma wyprodukował mnóstwo znakomitych albumów, m.in. Milesa Davisa, George'a Bensona, Al Jarreau czy Natalie Cole i przyczynił się do ukształtowania brzmienia wielu płyt Diany Krall. Dzięki pomocy niezastąpionego realizatora Ala Schmidta, wokalistka zmiksowała na nowo te nagrania, czyniąc z nich majstersztyk intymnych ballad. Jej głos słychać bardzo blisko, można odnieść wrażenie, że siedzi się naprzeciw wokalistki śpiewającej i grającej na fortepianie tylko dla nas. A towarzyszy jej, jak zawsze, znakomity zespół. Przypomnijmy, że Diana Krall jest jedyną wokalistką z gatunku muzyki jazzowej, której 9 płyt zadebiutowało na szczycie listy Billboard Jazz Albums. Jej nagrania zdobyły dotychczas 5 nagród Grammy, 10 nagród Juno, a także otrzymały 9 złotych, 3 platynowe i 7 multiplatynowych płyt. Zachęcam do wysłuchania tej pięknej płyty, która z pewnością zachwyci i umili Państwu nastrój, szczególnie teraz, w te długie jesienne czy też zimowe wieczory. I mam nadzieję do zobaczenia za tydzień.